Krisu z nami, witam serdecznie. Siemka. Krisu, no przed walką emocje sięgały zenitu, jak teraz opadły troszkę te emocje? Nie, czy tam opadły to... Nie opadły. No. Dalej jestem twierdzony, żebym go rozjebał, tylko że w mojej kategorii wagowej. No. Ja po prostu byłem bardzo wycieńczony, no to jednak 10 kilo było dla mnie wyzwaniem. No po prostu byłem wycieńczony, musiałem zrobić pod niego, bo ja chciałem catchweighta do 90 kg, po prostu nie zgodzili się. Rywal się też nie zgodził, no i musiałem zbijać wagę pod przeciwnika. Miałeś jakąś profesjonalną pomoc w tym zbijaniu wagi, bo wiadomo, trzeba się odwodnić. Nie miałem profesjonalnej. Robiłem to na bułkach i dosłownie na wodzie. Czyli nie było jakiejś sauny, jakiegoś odwadniania? Nie, no dopiero trenera, który się tak dobrze mną zajął, nie, to znalazłem w ostatnie 3 dni przed walką, no. Co można 3 dni przed walką tak mocniej się nauczyć, a tak to chodziłem na grupkę do mojego klubu i tam próbowałem się doszkalać, nie. Czemu tak późno? Czemu to zaniedbałeś? Czemu to zaniedbałem? Ponieważ myślałem, że tam na grupce się też nauczę, ale to jednak bardziej trzeba mieć poświęcenie tak prywatnie, nie, dla zawodnika. No dostałem w pizze i tyle, ja się przyznaję, nie. No jest mi trochę przykro. Podostałem w pizze od osoby, do której nie darzę szacunkiem i nie będę darzył szacunkiem. No co? Dostanę innego przeciwnika, to na pewno go już rozpierdolę, no już będę miał większe doświadczenie. Teraz leciałem cały czas na fast foodach ostatnie 2 lata. Cały czas mak. Frytki, kebab, pizza. To było przez ostatnie 2 lata. Dostałem tylko telefon, też nogowo paliłem. E-fajki, fajki, dosłownie wszystko. Całkowicie rzuciłem to. Dostałem tylko telefon 180 stopni, zacząłem zapierdalać, zrzuciłem te 10 kilo, tylko żeby ucieszyć, żeby ten uśmiech był u mnie na twarzy i u moich rodziców, tak. Tak zacząłeś wymieniać, że się głodny zrobiłem, powiem ci. No powiem ci tak, ja też jestem głodny i dzisiaj już w końcu się pójdę nawpierniczać do tego fast fooda, do Maka i się nawpierdalam, no. 10 kilo straciłeś, jak mówisz, czujesz taką poprawę fizyczną, czujesz się lepiej? Poprawę fizyczną na pewno, jest na pewno lepsza wydolność, jest naprawdę wszystko polepszone, na pewno lepiej mi się oddycha. No tamto cały czas była ta nikotyna dostarczała nieczysty tlen. Teraz w końcu czysto oddycham. No dostałem się w pizze, zostałem uduszony, no jak widzieliście, ten tlen mi po prostu zabrakł. No ja jestem tego 100% pewien, no mojego przeciwnika dalej szacunkiem nie będę darzył. No bo jest zwykłym sterytkiem, będę dalej to trzymał. No i tyle w temacie. Z parteru wstałeś, wpadłeś w pułapkę, tak, ale wstałeś, także coś wiesz, co w tym parterze robić. Wiem, co robić w tym parterze, bo mówię, ja miałem zajebisty game plan ustawiony z moim trenerem, nie? Ja byłem doskonale, te światła, nie, dosłownie ludzie, nie, to mnie tak przytłoczyło, że dosłownie było 5% ze mnie, jak tam mogłem być w 100%, nie? Powiedz, jak to się miało potoczyć, jaki był ten game plan? Mieliśmy na początku wyłączać nogi, nie, tak, żeby nie mógł chodzić. Potem mieliśmy się wbijać w niego i dopierdalać go w parterze. Po parterze to on jest cienki bolek. No sam widziałeś, że go tam przerzuciłem bardzo łatwo i że tam bym go skończył, nie? No właśnie, to przerzucenie tam zabrakło troszkę chwytu, prawda? No znaczy, no przeciwnik był na pewno większy ode mnie, no, tam też ciężej się go chytało, nie? Ale dosłownie, nie wiem, co się w pewnym momencie odjebało, bo dosłownie no ścięło mnie z nóg, no tak. Powiedziałem, ja nie klepię, nie jestem jakąś pizdą, bo tylko pizdy klepią. Ja nie odklepałem. No dostałem w pizę, no trochę mnie to boli, ale ważne, że nie klepnąłem, bo to było dla mnie już upokorzenie straszne. Ale walczyłeś do końca, za to szacunek. Słuchaj, co ja miałem zapytać? Się zaciąłem. Będą kolejne walki w hajpie? Na pewno i myślę, że kiedyś powoli dostanę się do tego fejma i tam będę rozpierdalał. No po prostu potrzebuję więcej czasu na przygotowanie się i będę mógł po prostu rozpierdalać osoby. To teraz zostajesz z tym trenerem, którego znalazłeś? Jak najbardziej zostanę, bo naprawdę bardzo fajnie mi się z nim pracuje. No to, co, że zajebałem, to tylko i wyłącznie moja wina, a nie po prostu mojego trenera. No w 3 dni no, nie da się nauczyć osoby czegoś od początku, nie? I co, mówisz, że już będziesz prowadził sportowy tryb życia, tak? Całkowicie sportowy, rzucam już całkowicie palenie. Nigdy już do tego nie wrócę. Po prostu będę leciał przed ciebie, nie zatrzymuję się. No i lecę na szczyt fejma, nie? No to kurde, wielkie wyzwania przed tobą, bo łatwo jest to powiedzieć, a ciężko zrobić, prawda? To jest akurat prawda, no. Dzisiaj to szykuje się na wiadomości w stylu ale ty jesteś pizda, nie, ale ty jesteś chuj, no przejebałeś, nie, chuj ci w dupę, nie, a mam to wyjebane, niech mi niech mi ciągną chuja i tyle, nie, oni są jebani w dupę przez życie, a nie ja. No słuchaj, wasza walka chyba największe emocje wzbudziła przed walką, tak? Także była to chyba najbardziej wyczekiwana walka, mimo że tak nisko w karcie, także myślę, że fejm da ci jeszcze szansę. Myślę, że jakąś tam szansę dostanę, nie, no ale... Znaczy, zawsze trzeba być pozytywnymi myśli, nie? Nie można być negatywnych, ponieważ negatywne myśli są po prostu chujowe, tak jak mój przeciwnik, czy i chuj mu w dupę.
rewanże będą ci chodziły po głowie? Chciałbyś rewanżu z nim? Czy bym chciał rewanżu? No, tak jak powiedziałem w innych wywiadach, nie będę dążył do rewanżu z tego powodu, że osoba po prostu nie umie oddać mi szacunku. To, że wystawiła rękę, nie, to przybiję mu tylko i wyłącznie za to, żeby podziękować za walkę, nie z tego powodu, że po prostu darzę go szacunkiem. Po prostu oddać ten szacunek za tą walkę, która się odbyła, nie? Osobę tą dalej nie będę szanować, dalej będę twierdził, że jest sterytkiem. No i tyle w temacie, no nie będę dążył, bo nie umie mnie obdarować tym szacunkiem. Wczoraj tak jak startował u mnie na konferencji, popierdolił, no udusił mnie, no można to powiedzieć, że mnie udusił. No ja nie wiem, co się stało do końca, no dostałem w pizdę i tyle, się przyznaję. No jestem chłop z jajami, no i tyle w temacie. A powiedz, ten ring, ten oktagon, który został przygotowany, no, ta klatka, tak, która została przygotowana przez Hype, przeszkadza czy pomaga? Jak to wygląda? Znaczy, ja ci powiem, czułem się tam ogólnie zajebiście, nie? Jak tam wczoraj po raz pierwszy wszedłem, to ci powiem tak, no się ucieszyłem, miałem banana na twarzy, się bardzo ucieszyłem. Ale naprawdę, tak jak dzisiaj mnie to wszystko przytłoczyło, nie? Tam w ogóle praktycznie mnie w tym oktagonie nie było, nie? Było po prostu moje ciało i ja tam dostałem w pizdę, no i tyle. Czyli tak troszkę głową przegrałeś? Przegrałem na 100% tą głową, bo naprawdę, no wchodzi się tam, tylko się widzi te światła, które tam wpadają na ciebie. No i a tam trzeba mocno, stanowczo iść po prostu w przeciwnika, a nie patrzeć na te flesze. Miałem na początku dostać łatwiejszego zawodnika, bo miałem ogólnie łatwiejszego zawodnika, ale no zmienili mi, ponieważ no tamten zawodnik chciał po prostu przyjąć ze mną walki z tego powodu, że ważyłem więcej od niego. Dobra, dzięki serdeczne i do zobaczenia, mam nadzieję, na kolejnych walkach. Na 100%.